Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowu i zapraszam Was na krótki odcinek. Krótki dlatego, ponieważ chcę skończyć to, co zaczęliśmy na live. Część z Was na pewno była na tym live i oglądała, więc ja teraz po prostu zakończę to, co się tutaj działo. W krótkim, oczywiście, stopniu. Czyli po pierwsze, co my tutaj mamy? Budowaliśmy sobie naszą linię bambajową i mieliśmy puścić nową linię bambajową i od tego oczywiście, że zaczniemy. Czyli po pierwsze, co my tutaj mamy? Tu nam zakręca ta linia. Tu sobie zróbmy takie pojedyncze przystanki, tak jak coś już będą podłączone do tego wszystkiego, tej całej aglomeracji naszej wspaniałej. Tu mamy piękne nowe siatki, piękne nowe trolejbusy i właśnie tutaj jest nasz trolejbus, który ewidentnie będzie musiał zakończyć swój bieg gdzieś w tym rejonie, bo dalej go przycisnąć, chociaż jakbyśmy go przycisnęli w jakiś sposób, to nie byłoby złe w sumie. Tutaj widzę dla niego, tu widzę dla niego cień szansy, że mógłby się tu przycisnąć w jakiś sposób. A może w ten sposób. Bo tu i tak jest wiadukt. Jakbyśmy sobie go spuścili jeszcze nad tym, o, dokładnie. No to nie byłoby źle. Tak, w ogóle bardzo Wam dziękuję za live, który był. Nie wiem, kiedy pojawi się ten odcinek. Sądzę, że niedługo. Ale naprawdę sądzę, że. Że Wam też się podobało, mi się bardzo podobało, dużo Was było i w ogóle się działo fajnie. Także tak, to sobie tutaj podciągniemy ten nasz trolejbus gdzieś tutaj dotąd i on sobie tutaj będzie mieć taką małą pętlę, małą jak małą, ale zaraz zlikniemy. Czekajcie, sobie zróbmy powiedzmy, o, coś takiego. Ciach. Nie, to tak nie działa. Czekaj. To może. O. Się zapisuje. Dobra, tutaj wchodzi. No dobra, to będzie to trochę wyglądać tak jak dziwacznie, ale no cóż. Proszę bardzo. I to będzie nasz linia trolejbusowa. To sobie rozumiem, przeciągnijmy na nową trasę. I. Uwaga! Trasa zmieniona. Ostatni przystanek na trasie metro Rondo Daszyńskiego. Nie, to mówię po prostu Rondo Daszyńskiego chyba. Nie, no po prostu Rondo Daszyńskiego. No cóż, dawno mnie nie było w Warszawie, no przepraszam bardzo. Dobra, tu będą przystanki. Takie podwójne, bo tu jest właściwie wyjazd. No i tutaj wedle schematów, czyli przystanki autobusowe i trolejbusowe będą po skrzyżowaniach, chociaż czekaj, tutaj one są dosyć blisko. No dobra, niech będzie, już i tak niech będzie. Chociaż gdybyśmy ten wywalili i ten tu przestawili, to o, będzie lepiej. Dobra, tu będzie przystanek, tu będzie przystanek, tu i tutaj na pętli, więc proszę bardzo. Nie jest źle, więc proszę bardzo, dobra, to będzie całkiem niezłe. I tutaj dojście do naszej pętli też sobie zrobimy od tej strony, żeby nie było, że nie mają. No, dokładnie. Tutaj zobaczymy, czy będą mogli zrobić sobie jakieś tam przejścia, czy coś. Zaraz to wszystko sobie tutaj zrobimy, bo tu będzie część, to jeszcze tutaj będzie handel, a część to już raczej nie będzie handel. Zaraz się zastanowię, jak to zrobić. Wiem, że ten odcinek ma być dosyć krótki, więc to jest ważne. Bo po prostu tutaj już dosyć długo gadaliśmy, długo dobiliśmy ten odcinek. Może w ten sposób. Coś live TV. Ile tam? Prawie ponad 2 godziny. Teraz zresztą sobie zobaczę. Nie pokazuje mi niestety, ile trwał live. No szkoda. No ale był na pewno długi. To jest pewne. Najdłuższy na moim kanale. To też jest pewne. Nigdy aż tak długiego live'a nie zrobiłem. No ma. Tu sobie zrobimy zejście na dół. Tu będzie zejście na dół. I tu będzie zejście na dół. Tak, to sobie takie zrobimy tutaj zejścia. Jak coś będą mogli ludzie sobie poprzechodzić. W różne tutaj miejsca, gdzie tam im się żywnie podoba. Dobra, to jest całkiem niezłe. Czy my możemy tu włączyć... Czy my tutaj właściwie już możemy włączyć play? Chyba tak. Dobra, no to trochę się tutaj na pewno pozmienia komunikacja. I puścimy sobie naszą nową linię bambajową, którą mieliśmy puścić. Czyli ona będzie sobie tutaj jechać stąd.
tutaj z tym przystankiem, tak, bo tu będzie to się komplikować. Dalej tutaj, tak, tu będą miały dwa blisko przystanki tramwajowe, ale już niech będzie, przeżyjemy. Tutaj właściwie moglibyśmy jeszcze ten jeden trolejbusowy walnąć, bo to będzie dosyć blisko, ale jeszcze się zastanowię. Czy tutaj coś jeszcze będziemy kręcić? Dobra, tu tak, tu też się to łączy. I tutaj będzie zmiana trasy, bo nasz właśnie bumpaj będzie skręcać. Będzie jechać kawałek z tą linią. No, tak jak widzicie. I później będzie jechać tędy. Więc trochę inaczej. Na pewno jakaś odmiana. I tutaj widzimy, co się dzieje. Tutaj naprawdę jest już dosyć gęsto. Więc teraz coś na ten temat jeszcze zastanawię się, co można byłoby zrobić. Bo tak, bo ta linia tutaj tak skręca. I ona w teorii mogłaby tu skręcić też na tą stronę. Ale w praktyce chyba to nie jest najlepiej. Czekaj. Tak, nie, to lepiej, żeby ona pojechała sobie tutaj na razie na tą pętlę i później zawróciła. Tak, to na razie w ten sposób zrobimy. I tutaj jeszcze trzeba zmienić, że ta niebieska, o ta jasna niebieska, ona będzie też trochę skręcać i będzie jechać właśnie w bok tam dalej. Także tak, to zrobimy. Dobra. Tutaj, tu będziesz też jechać, tu z tym wspólnym przystankiem. Tak, i tu będzie skręcać nam ta linia do tych, o, do tego wspólnego przystanku. Tutaj jest przystanek, no i o, tu jest na przykład kolejny, bardzo bliski. No cóż, trzeba żyć. No i tu będzie podłączenie jedno z tym i na pętlę, proszę bardzo, dojeżdżasz. Tu w przyszłości będzie jeszcze jedna linia jechać na tą stronę, bambajowa. I możemy nawet ją teraz szybko puścić, tylko i wyłącznie na zasadzie tutaj takiego podłączenia chwilowego, ponieważ żeby nie zapomniał o niej, o, może w ten sposób. Więc po prostu puścimy sobie, żeby to jechała ta linia tak tu dotąd i tu będzie pętla, bo tu jest idealne miejsce na pętlę i niech mi ktoś powie, że nie. Tu jest naprawdę idealnie, dosyć dużo, mało miejsca, w sensie dosyć dużo, dużo, mało miejsca. Wystarczające miejsce na pętlę, więc proszę bardzo, tu sobie zrobimy, tu sobie zawrócisz i tu sobie zrobimy krętą. Coś tu musi nie, to, tu mu się już coś nie podoba. Okej. I proszę bardzo, tylko oczywiście w drugim kierunku. Dobra, i tutaj sobie zróbmy to, żeby się to miało jak podłączyć, ręce i nogi. Czy gdzieś tutaj jest sygnalizacja świetlna? Nie powinno ich tu nigdzie być. Dobrze, tutaj nigdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, więc to jest dobrze zrobione. Dobra, tak, nasze trolejbusy też zmieniły trasę. No i tu sobie puśćmy na razie tę naszą linię jako Z-kę. Zaraz ją też podpiszę, żeby było wiadomo, że to jest Z-ka, bo wtedy będzie od razu o wiele prościej to wszystko tutaj nazywać. Tu będzie przystanek, tu będzie. No i tutaj, tak jak możecie się domyślać, żeby to wszystko podłączyć, tutaj do trolejbusu będzie na razie szybki, ładny do przesiadka. Tu na pewno, tu w ogóle dosyć dużo jest teraz tych linii, tu będą trzy w jednym miejscu, ale spokojnie, tylko chwilowo. Następny przystanek będzie tutaj. Następny przystanek wiatraczny. Nie, on to chyba jakoś inaczej akcentuje, nie wiem, w sumie to już nie pamiętam. Jaki jest akcent na wiatraczny, tego nie pamiętam. Dobra, i to sobie wpiszmy jako Z14. W sumie takiej linii to my nie mamy, ale na zasady tutaj naszej to będzie, proszę bardzo. Z, nie, czekaj. Z14. Czyż niech będzie, bo takich linii to nie mamy, więc będzie Z3. Mamy Z6, to będzie Z3. Dobra, i tutaj, żeby nie było, że zapomnę, to będzie przejście pomiędzy tym a tym. W ogóle tu jest bardzo dużo ludzi na ten trolejbus, więc to jest chyba jakiś kolejny szał, ten trolejbusowy. Tylko ja tu nie widziałem dawno, to tu jest trolejbus. Tak, to jest chyba ten. Okej, na jednym przystanku jest 104 osoby. To dużo, to trochę dużo. Tak to skomentuję. Okej, okay, tutaj dojście na pewno musi być, dojście do tych przystanków. Tak, dobra. To będzie w przyszłości jakiś park czy coś, park odkrywców.
Wiecie, taki jak mieliśmy pod Kopernikiem, teraz już go nie ma, bo jest tam budowa nowa część Kopernika. Także tak, no, na razie tutaj nie będę nic po prostu wymyślać. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko typ podczepiane. Jedyne rzeczy, które tutaj trzeba było jeszcze postawić, to jest tak, bo na pewno tego nie ma. Jeden tutaj urząd pocztowy i jeden tutaj urząd pocztowy. O! Tak, tu się zastanawiałem, co z tym zrobić. I gdybyśmy coś takiego tu wymyślili, to nie byłoby złe. O, to jest dobry pomysł. Bo tu i tak jest node, a jak jest node, to znaczy, że łatwo pójdzie budowa czegoś takiego. Więc ptaszem bardzo, tu sobie zmienię takie podłączenie. Ponieważ tutaj są dwie drogi dowodowe, to sobie zrobimy w ten sposób nawet. Bo podczepiamy. Dobra, no i to nawet nie będzie takie złe. Dzięki temu tutaj trochę nam się to będzie bardziej rozluźni. No i tak, tutaj handel buduje się pełną parą. A to wszystko, tylko tutaj jak mówię to wszystko, to trzeba tutaj wszędzie jeszcze zrobić wodę, to będą mieszkańcy. Także tak to wygląda, jest, ojejku, późna godzina, ale cały czas gram. Niedobrze, niedobrze. I jeszcze jakieś budynki tutaj edukacji. Na pewno tutaj jest taki jeden, jeszcze bym postawił. Tutaj więcej już nie. To straż pożarną, w sensie policję z jedną tu, tak? To będzie tu i szpital na koniec. Także to byłoby na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie, to przed chwilą się postawił. Ok, jest. Także tak, tu będzie jeszcze CZD sobie postawimy. Tutaj coś takiego i jeden szpital, cmentarz taki też był łącznikowy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco z filmami na moim kanale, kliknijcie, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. A do tego tylko szybko jeszcze pouzupełniam wszystko, żeby było, że wszystko zrobiłem, a nie, że czegoś zapomniałem później. Żeby tutaj nawet sobie w sumie walnąć duży, bo tu wszędzie będą mieszkańcy. No, to będzie naprawdę dużo ludzi. Tak. A tu w pozostałych tych miejscach, gdzie nie było, to będą sklepiki. Także tak, sklepy też oczywiście tutaj mile widziane. Później najwyżej tam w jakichś tych miejscach jeszcze mogę ponaprawiać to. Dobra, a tutaj będzie taka aleja małych sklepów. Dobrze, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Niemniej ten odcinek trwał, bo nawet zegarka nie mam przy sobie. Do zobaczenia. Cześć!